To co, ja mam zacząć? Tak. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w dzisiejszym materiale i jak widzicie dzisiaj będziemy testować buldak, czyli koreańskie, w uproszczeniu zupki chińskie, niektóre bardzo ostre, powiemy wam jak to przygotować, jak smakują, czy faktycznie są takie ostre, więc nie przedłużamy i zaczynamy. Dzień dobry jeszcze raz. Słuchajcie, mówię do Klaudii parę dni temu, nagrajmy odcinek o buldak, tak to się nazywa, czyli o tym koreańskim ramenie z patelni, bo tak on jest, tak jest tłumaczone i tak jest na opakowaniu, i no smażony ramen, bo dokładnie tak to się nazywa. I ja mówię do Klaudii, mówię, fajnie będzie, ostatnio robiliśmy test tych ramenów z żabki, mówię, chodź, usiądziemy, zrobimy, i zaskoczyłem siebie i po prostu... Tak, po prostu przyniósł, kupił i powiedział, ej, robimy. Mówię, dobra, robimy. Ogólnie ja wiem, że ja takich rzeczy w ciąży nie powinnam jeść, więc ja będę sobie bardziej próbować niż, wiecie, zajadać się tutaj, chociaż ja ostre uwielbiam. Mamy cztery rodzaje, ty wybrałeś cztery rodzaje, tak. One kosztowały około 8 zł, tak? 8,47, dokładnie widzicie tutaj cenę, można je dostać w stokrotce. No i mówię, cztery różne rodzaje, mówię, idealnie. Dzisiaj jak robiłem zakupy, no to widziałem, że zostały tylko te najostrzejsze, więc ludzie kupują. Więc dajcie znać w komentarzach, czy wy już próbowaliście. No my co? Zaczniemy od pierwszego. Tak, zaczniemy od pierwszego. Powiedzieć? Tak, ja chciałam tylko powiedzieć szybko, jak to przygotować, bo to teoretycznie jest takie proste, ale to nie jest proste. Bo jak myślicie, zupka chińska, od razu chcecie ją zalać wodą, dodać saszetki i jest super. Nie. W tym przypadku najpierw gotujemy makaron. Najlepiej ugotować go na patelni. Odlewacie sobie 5 łyżeczek wody z tego gotowania. Resztę wylewacie i wtedy dopiero dodajecie sos, dodajecie ten puder, merdu, dodajecie, jeśli potrzebujecie. Merdu, wiecie co to znaczy. Wiecie co to znaczy, ci którzy oglądają wiedzą, więc musicie być na bieżąco, subskrybujcie kanał. Nie, ale merdu, dodajecie sobie troszeczkę śmietanki. Jeśli chcecie, bo myśmy zapomnieli. Tak, myśmy zapomnieli, ale ta śmietanka to jest akurat fajnie sobie ją tak dodać, bo wtedy dodaje takiej kremowości. Oraz te 5 łyżeczek wody, które sobie odłożyliście, żeby się to wszystko połączyło ładnie, i na sam koniec ser. Ser roztapiacie dosłownie 30 sekund pod przykryciem, merdacie dalej, przekładacie i jecie. Przekładacie do talerza i jecie. Także tak. Proste, ale nie tak proste jak po prostu normalna zupka chińska. Dokładnie. Jest masa takich filmików krótkich, dosłownie 30 sekund na TikToku, shorty na YouTubie, jak to przygotować, także znajdziecie, bo mają różne wariacje są, tak, prawda? Tak, jeszcze chciałam powiedzieć, że niektórzy najpierw podsmażają sobie cebulkę, dodają paprykę, pieczarki, no, tak. Dopiero potem makaron, wiecie, można naprawdę robić cuda z tym, bo tak naprawdę to jest po prostu makaron z sosem, nie oszukujmy się. Dokładnie. Więc próbujemy, pierwszy. Tak, nie przedłużamy, pierwszy. Hot Chicken Flavor Ramen, moi drodzy, wygląda tak. One mają wszystkie w ten sposób, ale to jest cheese. To jest serowy, cheese, najbardziej przepraszam. Serowy. O to chodzi, co jest tutaj u góry. Najbardziej serowe. Ja widzę, że on jest już, no musimy go szybko jeść, bo zastyga. Ja widzę, że on jest czerwony, słuchajcie, on jest czerwony. Ser się pięknie połączył z makaronem. Jest to po prostu jeden wielki glut makaronowy. No nie może być piękniej. My zrobiliśmy zdjęcia, więc to on już nie jest turbo ostry, nie jest turbo ciepły, a przez to nie będzie też turbo ostry. Tu napisali 8 łyżeczek, żeby odlać, każdy inaczej. Tak, na TikTokach opowiadają, że 5, TikTok prawdę ci powie, więc 5 odlałam łyżeczek, no próbuję. Mogę coś wtrącić? Możesz, ja wiem co chcesz wtrącić. Ja, jak czuję ten zapach, to przypomina mi się Korea, więc jeśli nie widzicie naszych filmów z Korei, to was zachęcamy, bo cała seria jest naprawdę niesamowita, jeśli chodzi o kulinarnia. Kulinaria. Cała seria, jeśli chodzi o kulinaria, jest niesamowita, jest bardzo dużo jedzenia fajnego. I ja jak poczułem ten zapach, to od razu mój żołądek mnie rozbolał. W sekundę. Po prostu tak. Trauma wróciła. Wróciła trauma. Ja sobie szukałam takiego małego dziaba, żeby A, się nie ufaj dolić, a B, żeby nie zjeść tego za dużo, bo się boję, naprawdę. Dobra, przestaję pitolić, próbuję. O, mordę. Co to znaczy? O Jezu. Czy to jest ostre? To jest bardzo ostre. Jeszcze chciałam nadmienić, że na TikTokach bardzo często ludzie mówią o tym, że nie dają całej saszetki. My, tak jak było zastane, tak wszystko wrzuciliśmy. To jest mega ostre. Słuchajcie, jak będziecie to przygotowywać sobie, to szkoda marnować tego jedzenia, bo to jest nie do zjedzenia wręcz, to jest tak ostre. I ja bym dała nawet 1/3 tego sosu.
ostrego, bo to jest nie do zjedzenia, moi drodzy. Znaczy, do zjedzenia, jak ktoś lubi bardzo, bardzo ostre. Tak. Ale no ja nie mogę. Kurczę, ale dobra. No widzicie, wciągające. Moim zdaniem nie jest to kompletnie dla każdego. Jeśli bardzo lubicie ostre, no to jest dla was. Ale ja tu nie czuję nic, jeśli chodzi o smak, poza ostrością. Nie. Tu jest tylko i wyłącznie ostrość. Taka mocna, tak. Taka niefajna ostrość. Nie takie, że czujecie tylko taki smaczek ostrości, tylko jest bardzo intensywny, od razu czujecie to w żołądku, w przełyku i czuć ten ser. I właśnie chciałam powiedzieć, że jest bardzo kremowy. My przez to, że dodaliśmy tej śmietany, dodaliśmy tego sera, to ten makaron jest mega kremowy, ale no mówię, na potrzeby filmu dodałam całość. Ja już wiedziałam, jak już to lałam, to wiedziałam, że to nie ma sensu, bo można było dodać po prostu do smaku tylko. Cały puder oraz do smaku dosłownie ciapinka tego sosu, tak. I byłoby naprawdę fajne. Zobaczymy, który będzie lepszy. Bo to jest serowe, a następnym jest carbonara. Carbonara. Ja jeszcze sobie powiem ci, że... Wciąga, nie? Pomimo ostrości. Mam ochotę wziąć kolejne, ale na razie go nie oceniajmy jeszcze. Zobaczymy, jak wypadnie reszta i wtedy my jakoś... Uszeregujemy, zrobimy jakiś ranking, który... Tak. Nie będę brał kolejnego działa, bo i tak to zjemy, ale chcę spróbować kolejnego. Tak. Drugi buldak, moi drodzy, carbonara, czyli ten różowy. One wszystkie mają tutaj hot chicken flavor ramen. Wszędzie jest informacja, że trzeba na patelni. Tutaj również jest napisane smażony ramen, no ale powinien być o smaku carbonara. Ja jeszcze dla zobaczymy. Porównania pokażę wam, że one się faktycznie różnią. Tak. Ten jest bardziej taki mleczny, ale i tak jest, widać, że jest pikantny, a to jest ogień. Więc próbujemy. carbonara, czego się spodziewamy. Mam nadzieję, że nie będzie. Smaki. Tak, mam nadzieję, że nie będzie aż takie ostre. Aż takie ostre, nie? Ja też nie wygląda. Mówię. Nie wygląda. Możliwe, że to jest taka wersja dla osób, które nie preferują mega, mega ostrych. O. Totalnie do zjedzenia, ale super. Tylko nie wiem, czy ta poprzednia porcja, która była ostrzejsza chyba, nie pokonała ścieżki ostrości w mojej jamie ustnej. Rozumiesz, co mi chodzi? Że może już się po prostu przyzwyczaiłam, ale jest smaczny. Jest o wiele lepszy niż ten zwykły serowy. I jest taki a bardziej... A on jest dla ciebie ostry? Jest ostry, ale nie aż tak. A dla mnie, ja na przykład w ogóle nie czuję ostrości. A, no widzisz. Nie? No. W sensie, a tak na końcu. Mm-hmm. Bardzo na końcu. To jest tak, już myślicie, no. Że nie będzie tej ostrości? A ona pojawia. Gdzieś tam przychodzi, jednak puka, nie? To jest ten znajomy, który myślicie, że wyszedł z imprezy, ale jednak puka, bo Uber nie przyjechał. Ale mi smakuje bardzo. Czuć jest. Przede wszystkim ten taki śmietanowy posmak. Dużo czuć przypraw. Jest łagodniejsze. Nie jest tak, że nie jest ostre, ale na samym końcu dosłownie jest wyczuwalne. Tak, ona jest spoko. Ja bym i tak dała pół saszetki. Bo ja myślę, że to nam, tak. Mówię ci, spaliło już kubki smakowe i teraz po prostu nie czujemy. Ale dałabym pół. Jest fajny. No chociaż nie, muszę powiedzieć. Ja w ogóle czekam, aż stworzą coś takiego w Polsce. Czyli na przykład będzie pomidorowa na takim sosie. Że dodajesz sobie ser na takim makaronie, rozumiesz? Przygotować też na patelni. Na przykład winiary. Chyba są takie, właśnie, takie rzeczy. Dajcie polskie, znać. To byłoby super. Dajcie znać w komentarzach, jeśli znacie, to koniecznie nam napiszcie, nie? Takie właśnie makarony super. Z patelni, coś takiego. No 100% jest taki produkt, tylko my go nie znamy. O, no to piszcie. Dobra, my przyszykowaliśmy to, żeby nam nie zastygło, więc ja teraz idę gotować kolejne dwie. I trzeba popić wody, żeby zneutralizować to chociaż trochę tą ostrość i wracamy do was na dwa kolejne. Wydaje nam się, że najostrzejsze. Ale on jest pyszny. To jest bardzo dobre, powiem ci. Ja chciałem powiedzieć, że zapach, który towarzyszy przygotowywaniu tego, jest nieznośny. Zwłaszcza tego kolegi. Oj, jak to w ogóle, wiesz, jak to śmierdziało? No. Jak na tym targu w Korei, taką ostrością, ale taką niedobrą. Słuchajcie, tutaj mamy teoretycznie habanero lime, czyli nie dość, że ostro, to jeszcze do tego limonka. Dobra, ja żyję pierwszy tym razem. I gotowaliśmy to na dwie patelnie, żeby było szybciej, żebyśmy mogli szybciej to zrobić. I Michał, tak nawet ja mówię, ty też tak ci śmierdzi? Czy mnie się zdaje, czy coś tu śmierdzi? Ale no, one są teraz... Zapach jest taki, jak się bliżej powącha, zapach jest lepszy, zobacz. Nie. Mi tak lepiej podchodzi, ale z daleka. Jest ten taki smrodek ostrości. Smrodek ostrości. Kto był w jakikolwiek azjatyckim kraju, doskonale wie, o czym my mówimy. To jest takie, bo to nie jest ani nieprzyjemne, to jest takie, nie wiem. I to jest ciepłe, bo my to nawet zrobiliśmy tylko jedno zdjęcie, więc to nie zdążyło ostygnąć, a są ostrzejsze. Tamte,
Tamto troszkę ostygłe. Tamto ostygłe, więc tutaj to w ogóle będzie łogień. O, czuć tą limonkę, czuć przyprawy. Wydaje mi się, że ten pierwszy był ostrzejszy. To my mamy wtedy kubki przepalone. Tak powiem mi się ci, wydaje. Że jest do zjedzenia. Pierwszy, serowy, dla mnie był taki niefajny. Ja tego nie czułem, ale ten jest spoko. Mi smakuje. Dla mnie jest jak najbardziej ok. Jest faktycznie wyczuwalna ta limonka. Kokolwiek tylko próbuję trochę, ja będę musiał je wszystkie opierdzielić. No, ja raczej nikt nie opierdzielić, nie wszystkich myślę. Nie, ale myślę, że dwa ulubione, takie najlepsze sobie wybieram. No, czyli carbonara wleci. To jest w ogóle bardzo takie tajskie, ja bym powiedziała, że ta limonka tutaj tak. mega jest wyczuwalna. No ale to jest ostre. To nie ma co się w ogóle oszukiwać. Ale no mówię, żałuję, że nie zrobiliśmy ostrego kurczaka i limonki. Po smaku ostrego kurczaka i limonki, ale no nawet jak ja próbuję powiedzieć zdanie, to ta ostrość tak wchodzi. Tak. Tylko że ten serowy, ja tak czułem, że mnie tak drapał w gardle i od razu poczułem w żołądku tą ostrość. Tutaj tak nie, on drapie podniebienie. Tak, coś w tym jest, tak. Mhm. I w ogóle też my nie powiedzieliśmy o tym, że one faktycznie smakują kurczakiem. To jest po prostu kurczak. Tak. Jak weźmiecie wifona kurczakowego, czyli złoty to jest wifon chyba, ten taki najzwyklejszy, najbardziej popularny, to to smakuje tak, tylko że dodawacie do tego jeszcze limonkę, ostrość i jeszcze, no i ostrość. Ostrość z ostrością. Z ostrością, dobra. No to teraz przejdźmy. Teraz teoretycznie jedna z najostrzejszych zupek chińskich na świecie. Tak, tylko że no, to ona tak nie jest najostrzejsza, mówi. Bo ja wiem, że jest czarna, jeszcze czarne opakowanie, jeszcze a my jest. Mamy czerwone. Bo to jest dwa razy, zresztą zaraz zobaczycie. Dwa razy miałem na myśli to, co jest na opakowaniu. Bo tu jest dwa razy spicy. Dwa razy spicy. A są jeszcze jest. Mocniejsze, są jeszcze grubsze. My widzieliśmy też te w Korei. Były też pod odcinkiem, w którym jedliśmy dania z supermarketów. Korei przez cały dzień, były, że słuchajcie, nie znacie się, źle przygotowujecie te dania. Tak, prawda, w niektórych przypadkach nie wiedzieliśmy, jak te dania przygotować, nie, w tym no, sklepie. Tak. Ale można wszystko znaleźć na TikToku, poczytać i też jak coś, koreańczycy są pomocni w tych miejscach, żeby to pokazać. A nawet też, jak nie, to możecie ich popatrzeć, poobserwować. Obserwować, ale nam też osoby pomogły, powiedziały, jak mamy te dania zrobić. Oczywiście można według swoich upodobań tam z nimi trochę szaleć. I tak też jest z tymi buldagami, że one po prostu są, może tak jak Klaudia mówiła na początku, pododawać różnych przepraw. Przypraw, cebulki. Cebulkę. Cebulkę, kiełbaskę. Może jeszcze papryczki więcej. No, God, please, no! To jest, nie, to jest po prostu niesmaczne. Nie oszukujmy się. Ja nie wiem, jak można to jeść. Ja je kiedyś kupiłam, oczywiście przygotowałam je sobie źle, bo ja po prostu zalałam wodą. I płonęłam, nie? O kurde, to jest niedobre, to jest gorzkie. Na początku czujecie... jak mi to w ogóle... Na początku czuć ten smak makaronu i trochę przypraw. Tak, i ja w ogóle zaczęłam jeść, nawet mi się oczy otworzyły. Że nie jest takie ostre. No, ale potem jak walnęło. Nie. To jest taka gorzka ostrość, bardzo niefajna, bo nie tylko piecze w jamie ustnej, w usta na zewnątrz. Tak. To jeszcze przełyk i lekko zaczynam tak czuć coraz głębiej. Tak. I wiem, że nie będę się czuł fajnie, jakbym to zjadł, na pewno by piekło. Nie. Dwukrotnie, jeśli wiecie, o czym mówię. Nie wiem, choć się domyślam. To jest bez sensu to jeść. Tak. A chyba, że ktoś naprawdę bardzo lubi ostre, aż tak. Dokładnie. To może podsumujemy i zobaczymy, kto jaki ma swój po kolei od pierwszego miejsca do faworyty. Ostatniego. Faworyci, ale to jest nie do jedzenia. Ja taki posmaczek, boli. Jakbym metal gryzł. I żyletki, ktoś mnie tam... Okej. Okay. W ogóle chciałem powiedzieć, że jak one wszystkie te cztery, jak leżą na stole, to każdy ma inny kolor. Zobaczcie, weźmiemy je trochę bliżej. I można to zobaczyć. Ten jest bardziej taki pomidorowy, ten jest najjaśniejszy, ten ciemny i ten najostrzejszy jest taki zdradziecki, bym powiedział. Ciemna czerwień. Taka ciemna czerwień. Nie tak ciemna jak to, nie bordo, ale ciemna czerwień, tak. No to zdecydowanie moim faworytem jest... Ale to czekaj, ja bym chciał, żebyśmy każdy sam, ja nie będę patrzył, dobra. I powiesz, co jest na twoim pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i później ja, dobra? Dobrze. Żeby nie było, że sugerujemy się ocenami swoimi, dobra? Dobra? Okej, jestem ciekaw bardzo. To jest moje pierwsze miejsce. That's obviously, come on guys. To jest pierwsze miejsce. Drugie, to jest drugie miejsce, to jest trzecie miejsce, a to jest czwarte miejsce. Dla mnie to jest pierwsze miejsce, to drugie, wydaje mi się, że można zjeść, no i trzecie,
i czwarte. Czyli ten najostrzejszy na samym końcu. A ty jak miałaś? Odwrotnie, bo dla mnie to, że to jest limonka i mi śmierdzi, więc to jest pewnie kwestia ciąży na 100%. Okay. Więc ja wybrałam to jako drugie, to jako trzecie, a ten czerwony to w ogóle wiecie. Na końcu, czyli oboje, szkoda, oboje skreśliliśmy to tego buldaka. Dobra, bardzo fajne to było. Ja się cieszę, że spróbowaliśmy, bo tak. Byłem ciekaw. Czy przypomina według ciebie to Koreę? Tak. Dla mnie to jest bardzo, 1:1, co można zjeść w Korei. Bardzo. My mamy taki odcinek, gdzie jedliśmy ramen właśnie z serem, tylko sera było trochę więcej, tam były też kluski ryżowe, ale to jest 1:1. To jest po prostu ostrość, nie? Pamiętasz? Mhm. To jest ostrość, to jest ser. Ja gdybym robiła to jeszcze raz, to wybrałabym sobie tą zupkę chińską. Polecam wam ją serdecznie. Dajcie pół saszetki, jeszcze więcej sera, pół saszetki, pół sosu, połowa sosu. Jeszcze więcej sera, troszeczkę więcej śmietany i będziecie mieli naprawdę fajne, kremowe, pikantny makaron. Ja myślę, że ten byłby najbliżej tego serowego ramenu, którego próbowaliśmy w Korei. Tak. Jak chcecie zobaczyć, jak ostro tam było w tym serowym odcinku, to kupcie to. Dokładnie. I dodajcie ser. To spróbujcie. Także dziękujemy wam serdecznie. Dajcie nam znać w komentarzach, jakich jeszcze produktów, które możemy przygotować w domu, możemy wam tutaj pokazać i zrobić relacje z naszego próbowania. Testowania tych dań. No i napiszcie nam, dzisiaj napiszcie. Co dzisiaj napiszcie? No właśnie, ser. Więcej sera. Więcej sera, hasło ser. A dla takich osób, które chcą się coś więcej napisać, no to dajcie znać, czy w ogóle robicie ostre dania, co myślicie o takich daniach. Na pewno znajdą się osoby takie, które napiszą, że to jest dramat i że tego nie jeść, bo to najgorszy syf. To jest oczywiście też prawda, więc piszcie koniecznie pod filmem. Na dole w sekcji komentarzy zachęcamy do dyskusji. No i co? Do zobaczenia. Albo w podróży? Albo w restauracji. Cześć. Cześć.